Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się już chyba czwarty raz w grze Elden Ring. I cóż, w pokoju siedzi siostra, także przepraszam za wszelkie zakłócenia, ale no. Tak, ogólnie jesteśmy blisko miejsca, w którym ostatnio zakończyliśmy rozgrywkę. Jedyne co to znalazłem sobie tutaj pomiędzy nagraniami przez przypadek miejsce łaski. I tak, odpocząłem tutaj, zostałem i no, jestem. Nie zwiedzałem niczego, nie wiem nic. Ale tak, dzisiejszy cel... Może wreszcie ruszymy wątek teoretycznie główny, bo ciężko mi powiedzieć, co tu jest wątkiem głównym, a co nie. Ale pewnie prędzej skończy się na tym, że będziemy znowu biegać nie wiadomo gdzie i szukać jakichś rzeczy. Bo naprawdę chciałbym pokazać wam tego bossa, który mi tak skopał zada ostatnio. Ale póki co tak, jeszcze tylko... A, najważniejszy cel? Chciałbym przygotować się też już na używanie wielkiej szpady, bo stwierdziłem, że to dosyć fajna brońka i tak. Więc no, musimy statystyki po prostu rozwijać. Gorzej tam chyba będzie potrzeba 16 zręczności, 15 siły czy jakoś tak. A mamy tylko na 2 level upy. Więc no, nie będzie za dobrze. Przy okazji tak jeszcze zobaczę sobie właśnie na szybko jak to wygląda i 15 siły, 16 zręczności. Dobra. Dobra. Więc 15 siły. 15 siły. Od tego też zaczniemy, bo wydaje mi się, że miecz, którego używamy, ma lepsze skalowanie z siłą. Zaraz zobaczymy. Jeden punkt to jedno obrażenie. Tutaj dwa punkty to jedno obrażenie. Dobra, czyli najpierw zrobimy 15 siły, potem 16 zręczności. A na końcu 15 tego, jak to się nazywa, wytrzymałości. Może umysł też kiedyś tam podbijemy, ale nie. Na razie wytrzymałość ważniejsza. No i dobra. A ja w naszym repertuarze mam też od wczoraj już... Czy w sumie od wczoraj? No tak, z waszej perspektywy od wczoraj. A właśnie... Kuszę pierwszą, więc jej. Ale tak, nie przejmujmy się tym zbytnio. Nie cieszmy się też tym zbytnio. No nie wiadomo jeszcze, jak to wyjdzie. Czy ta kusza okaże się w ogóle jakkolwiek przydatna, a póki co... Po prostu bijemy ich tutaj, jak zwykle, bez większego powodu. Głównie po to, żeby zbierać runy chyba tylko. I... Ej, bądźmy ostrożni. Nie chcę, wiecie, być zauważonym przez tego jeźdźca. Jeśli nie chcesz, by jeździć mi zauważył, to może najlepszym wyborem będzie zawołać strugę, chyba tak się nasz koń nazywał. No i jechać przed siebie, szukając szczęścia. I co, tu są ważki, to nie chcę do ważków. Bezpieczne, jak na mój gust. No dobra, może nie tyle co niebezpieczne, co irytujące. Co, jak to jest lepsze określenie i co my tu mamy? Jakąś wielką karawanę, czy co? A. W tym wejściu to jakieś jaskini. Nie zapowiada się. A kurczę, no. Nie spa. Daj! Okej, zbugowałem grę. Definitywnie zbugowałem grę. Ale wiecie, nie żebym narzekał. Takie przyjemne, fajne bugowanko zawsze na propsie, jeśli pozwoli mi przeżyć. Gorzej tylko, że już do góry nie wrócimy, więc. Chociaż tego nie chciałem, to chyba jedyna trasa prowadzi na te bagna pełne krabów. Aby tylko nie były zatrute. Okej. Bagna nie są zatrute. I potencjalnie poza tymi tutaj gościami zatrutymi chyba znaleźliśmy coś, czego szukałem pośrednio tak trochę wcześniej, czyli wejście smarogniowy, okej. Czyli mamy odpowiedź na to, czy istnieją żywice. Ale tak, chyba mamy wejście właśnie tam, gdzie szukałem pośrednio, jak mówiłem wcześniej, wejścia. A póki co, tak. Skupmy się może na tym, żeby tutaj nie umrzeć przy tych trupkach. Okej, dużo trupków. I to jeszcze wstające ze zmarłych trupki. Dobra. Pierwsza śmierć odcinka zaliczona. No, więc tak, teraz musimy tam powrócić. Na szczęście to nie będzie ciężka trasa. Więc bierzemy strugę i nawet na sprincie tam po prostu biegniemy przed siebie. Nie interesuje się niczym, szukamy wejścia do tego groty z meduzami, którą widzieliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że to może być w tą stronę. Chciałem sobie w tę stronę, prawidłowo mówiąc, ale mniejsza prawidłowość językową. Ważniejsze jest to, że no, że wiadomo o co mnie chodzi i raczej większość ludzi mi może to łatwo zrozumieć. Też jestem zdania, że może to być ten kierunek, ale... Chociaż dobra, tam jest chyba ten zamek, do którego mieliśmy iść. A jeśli to jest ten zamek, to potencjalnie tak, to jest miejsce. Ale tak, spokojnie i teraz...
szybko, bo nie chcę stracić prawie na całego level upa. I tak, hej trupki, pa trupki. Nie chcę z wami się tłuc. Nie moja tu walka, przynajmniej teraz. Kiedyś na pewno się jeszcze zrewanżuję. Ale póki co... Nie podoba mi się to, że koń znikł. Chociaż okej, to jest jakaś strefa po prostu, gdzie koń chyba nie ma wstępu. Serius, krwawopalec dokonuje najazdu? Co? Mamy inwazję. Mamy inwazję. Okej. Chyba błędem było w takim razie załączanie tego wszystkiego na online. Chociaż dobra, wiecie co, wydaje mi się, że to może to być NPC, sądząc po nazwie. Tak, sądząc po nazwie, że ma to krwawy palec, to może być NPC-em. Wada. Nie, nie. Nie zmienia to faktu, że mnie szybko zabił. Przyzwano Jurię, łowcę krwawych palców, co? Okej, dobrze. Zginęłem za szybko, ale wiecie co, chyba wydaje mi się, że już rozumiem, co tu się dzieje się. W tamtym miejscu chyba gra chce nas nauczyć systemu właśnie inwazyjnego jako tako, jak to działa i w ogóle co i jak. Ale łowca krwawych palców, więc zapowiada się na to, że tutaj też jest takie działanie na kształt właśnie PvP i łowcy najeźdźców. Więc dobra. Chociaż dobra, to, że akurat są najazdy, to byłem pewien od początku. Bądźmy szczerzy, od kiedy From Software robi grę, która ma jakieś integracje właśnie online, kiedy nie można niby w niej robić. Okej, PvP co prawda w Dark Souls 1 można powiedzieć, że nie istniało. Ale to tylko przez źle napisany kod na port Windowsowski. A w Wymasterze od razu mówię, już jest to dużo popularniejsza, ale mniejsza, bo nie o tym chciałem gadać. Ale tak, w dwójce PvP to jest, mimo tego jak dwójkę mieszane, no, mieszanie społeczność odebrała, to PvP jest tam bardzo żywe. No. Natomiast jeśli chodzi o trójkę, to chyba nie trzeba mówić, jest najpopularniejsza część obecnie, jeśli chodzi o graczy naraz, czym była, dopóki nie włączyli serwerów chwilowo. I tak, znowu będzie chyba inwazja, ta sama. Tak, potencjalnie będzie. Tak. Jest znowu inwazja. Więc teraz mam nowy cel w tej inwazji. Nie dać się trafić. Co? Co to ma być? Halo? Czemu on ze swojego sztyleta strzela jakimiś krwawymi ostrzami? Zadającymi strasznie wysokie obrażenia. Nie, 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 nie. Okej, okej, dobra. Druga śmierć odcinka, przepraszam, nie druga, trzecia. No to widzimy się za chwilę. Znowu w tym miejscu. I może tym razem nie umrzemy. No, dobra. Ponownie się widzimy, ponownie musimy przeżyć. I mówię szczerze, teraz mój cel jest bardzo prosty. Być blisko niego, żeby nie strzelał tymi ostrzami. A jednocześnie na tyle długo przetrwać, żeby ta łowczyni się pojawiła i pokazała, o co tu chodzi. Okej. Dobra, mamy to. Mamy tą całą Jurię. No i... Nie! Nie! Znowu? Dobra, wiecie co? Ja się poddaję. Ja się poddaję, wrócimy tu kiedy indziej. Trudno. Stracę 1400 run. Ale za bardzo to... Po prostu... Miesza moją godność z błotem. No, ale tak. Tutaj macie idealny pokaz mojego skilla. Wygraniu w... Souls-like'i. Jakby jeszcze wam nie wystarczyły pokazy widoczne podczas grania w tego, jak to się nazywało. No. Mortal Shell'a. Halo, halo. Dobra, dobra. Ej, żyj, żyj. Żyj koń, żyj. A, i właśnie, w sumie jak już przy tym jesteśmy, to może warto byłoby pomyśleć... Okej, czyli tu kuszę trzeba ładować przed wystrzałem.
Okej, okay, dobra. Czyli kusze się trochę zmieniły. Brawo. Jestem z ciebie dumny, zmatowieńcu. Nie potrafisz trafić swojego wroga, tak po prostu. Ale wiecie, chcesz się pobawić w kusznika, bo może... O, okej, okay, dobra. Jeźdźca nie pokonałem, ale koń chociaż padł. Więc... potencjalnie i tak już sukces. I dziab. No, halo, dziab miałeś zrobić. Nie! Nie! To nie mój dzień. Śmierć numer 5. I no, runy już stracone. Ale tak, teraz już naprawdę spokój. Nie będę się wydurniał ani nic, muszę na spokojnie teraz pograć. Może właśnie zrobić coś bardziej typowego. Chociaż nie ukrywam nadal, moje braki w skillu to jest jedna część problemu. Druga to jest to, że no nie lubię tej broni, którą mam, jak się okazuje. Po prostu moveset mi pasuje. Jedną alternatywną jest sztylet. To... nie jest takie dobre, ale... chyba spotkaliśmy... naszą wyławczynię niedoszłą. A może to nie jest ona? Może to ktoś inny? Albo to... może to był facet też wtedy? Nie wiem, ale zbrojka ma fajną, ten kapelusz. I podobny do tej Yuri, albo tego Yuriego, nie wiem, ale Yuri to chyba... kobiece imię, ale mniejsza, pogadajmy. Tak, jestem nowym. Dragon, rooster, and it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Dalej od jeziora. No, szkoda, że spotkałem cię wcześniej. Czyli ten gościu to nie jest najgorszy, co tam się kręci. Jeszcze smoka tam mają. Dobra. Dzięki za informację. Jednocześnie... szkoda, że nie masz nic więcej do powiedzenia. Ale okej. Nie idziemy do jeziora. To skoro nie idziemy do jeziora, to chociaż jeszcze... żeby to było jasne, zapolejmy sobie na tych tutaj, będziemy zwiedzać wszystko w okolicach jeziora. Ale samego jeziora nie ruszymy. Dobra, dobra, dobra. Mamy tego latającego wroga. No niestety. Uciekł za skałkę. Dobra. Oczywiście. To z tego, że mam kuszę i tak zdążę podbiec. Ale okej. Wniosek pierwszy. Te kusze faktycznie biją jakieś obrażenia. Nieporównywalnie mniejsze od tego, co mam na mieczu. Mimo tego, że miecza nie lubię. Ale wiecie, ważne, że biją. Nie tak jak to było w niektórych momentach, kiedy no szczerze mogę powiedzieć, że broń dystansowe to jest takie... tak, okej, ale... no, lepiej machać już z mieczyka. Znaczy nie, dobra, chyba obrażenia jednak są nawet bliższe niż myślałem. Dobra, i jeszcze więcej tych dziadów, no... muszę ich szybko zestrzelić, bo jak ich z nich tak dużo, to... będą problemy i... naprawdę? Aż tak nie potrafisz trafiać? W matowieńcu. Dobra, dobra, pokonany. Unik. I... traf. Dobrze. Ale miałeś trafić dwoma atakami, nie tylko jednym. Chociaż okej. Okay. Runął wysoko, to teraz zestrzelimy go z kuszy. Dobra. I wiecie co? Mimo tego, że tutaj pokazuję tylko jak bardzo naprawdę nie umiem, to jestem zadowolony, że chociaż tych takich zwykłych jełopów umiem pokonać. O, ty run. Super, kolejny. Do kolekcji. Gorzej tylko, że nadal nie chcę ich używać. Bo naprawdę nie wiem jak to będzie. A no, jednak. Potem będę płakał, że nie mam na jakieś ważniejsze rzeczy statystyk, czy run. Bardziej na wykupienie statystyk, czy brońki. I tak, co jeszcze mogę tak szybko powiedzieć? Rozmawiałem z jednym znajomym, który też gra w Elden Ringa i to dosyć porządnie gra. Mogę
zdradzić, że dowiedziałem się, że no w sumie to... Pierwszej lokacji ponoć mam do znalezienia kilku handlarzy, którzy oferują broń. Taką dobrą na początek, tylko... U, spadki klatek. Nowe? Ale spokojnie, to jest tylko chwilowe i... Nieciągłe, więc tak. Przywykłem do tego i nie ma co się przejmować. Ale dobra, wracając. I tak, jeśli chcę właśnie jakąś inną broń, to powinienem po prostu poszukać, więc tak. Fajnie byłoby może trafić na drugiego Straight Sworda, bo... Jak się okazuje, to Power Stance istnieje. I w sumie to klasa wojownika jeszcze bardziej to potwierdza. W sumie tym, że zaczynamy. I nie jest to tylko moja spekulacja, naprawdę jest. I byłem po prostu za głupi, żeby sprawdzić. Tylko no, potrzeba dwóch broń tej samej kategorii, żeby tego dokonać. Więc tak, średniawo, bo nie mam drugiego prostego miecza. Ani drugiego sztyletu, ani drugiego bułata. Ani drugiego wielkiego tego wielkiego miecza do pchnięć. Dobra. Mamy ważkę. I dobrze, ważka to po prostu jednym strzałem padła. Tak to powinno być. I tak, dobra. W sumie nie ma tu za dużo chyba do zwiedzania. A jako, że jest sytuacja taka nie inna, to teraz... Mówiłem, że tu nie pójdę, no ale widzę takich słabych wrogów. Dobra. Chyba jednak z moich początkowych planów jak zwykle nici. Zrobię to, co teraz mi się zechciało. Nie pochodnia, dawaj mi tutaj talizman leczący, który... Niby trzymam w ręce, niby są jakieś dwa metalowe parcze, ale... Ruiny smoczego pogorzeliska, nie. To nie podoba mi się nazwa. No ale z drugiej strony są tu słabi wrogowie. O. Dobra, wiecie co, zaryzykujemy. I tak już bardziej nie mogę się na pewno skompromitować. Więc... Po prostu... Okej. Jednak mogę. Bijąc w ścianę zamiast we wroga. Ale dobra, więc no, poszukajmy tutaj może przynajmniej... Znajdziemy coś ciekawego. Chociaż w sumie... Ciągle mówię o szukaniu. A nawet nie wiem sam czego szukam i po co tu jestem. Ja tak to jest niestety, jak się biega w tej wewce, zamiast robić teoretycznie to, co... Twórcy... Tam są jakieś olbrzymie kraby... Dobra, tam jest to przejście całe, w którym byliśmy wcześniej. Jak to gdzieś właśnie widziałem tych wrogów. Ale teraz ich zgubiłem. Dobra, nieistotne. Mam tu znowu tego... Nie, dobra, to jest szczur, nie pies. Ale jakiś przedmiot. Może to będzie coś fajnego. Klucz kamiennego miecza. I... Zgon, oczywiście. Pies nas zagryzł. Ale dobra. Przynajmniej mam już jasno wyjaśnioną jedną rzecz. O, proszę, chwila jednak, jest tu bliżej chyba odrodzenie. Ale tak, wracając, no mamy wyjaśnioną jedną rzecz. Ruiny nie są wcale aż takie niebezpieczne. Poza tym, że zginęłem od psa, no ale psy to są wredni przeciwnicy, czy w sumie psopodobnego, wiecie. Nawet wilki klasyfikuję jako psy, jeśli chodzi o standardy Dark Soulsowo-Elden Ringowe. W sumie głównie Dark Soulsowe, Elden Ringowych standardów też jeszcze nie znam. Jest trochę dziwne, że to tak... Ale dobra, mniejsza. Okej, jeśli chodzi o sam natomiast klucz tego kamiennego miecza, to powiem szczerze, fajnie. Może się przydać. Tylko preferowałbym, no nie wiem. Co bym preferował w sumie? W sumie nawet nie wiem, co mogę preferować. No oczywiście broń, tylko że no, broń teoretycznie już mam jakąś taką, którą będę chciał używać. Takuję tylko statystykę. Okej, to... Mogę prosić o dużą ilość run, tylko z drugiej strony, no, proszę o runy, a potem dostaję te przedmioty do użycia, żeby dostawać za nie runy i mówię, no, zostawię na później, więc też trochę głupota. Dobra, to może inaczej. Dajcie mi nowe cudy, czy tam, jakkolwiek się to nazywa, chyba inkantacje tutaj to nazwali? Tak, to chyba będzie idealna decyzja. Więc no, halo, dajcie mi moje inkantacje. Chcę się bawić w księdza bardziej. Okej, tak, ja żebina.
Słabi wrogowie. W sumie tak, jak jeszcze już mówimy o mówcy tego miecza, co na dwuręcznym łatwiej się tym walczy. Więc jeśli już musimy z tym biegać, to chociaż przez ten czas w łapach. I dobra. Chyba znaleźliśmy potencjalnie kolejne wejście do mini podziemi z jakimś bossem. O! A to ci niespodzianka. Tym razem tylko szczury. Dużo szczurów! Wiej! Pij butelkę, która nie jest Estusem, ale i tak pewnie będę ją nazwał Estusem przez pomyłkę milion razy. Chyba... butelka szkarłatnych łez, czegoś tak? Okej, okay, na trzy ciosy dwuręcznie mam tego szczura. Nie jest aż tak źle. I dobrze, motylki. Gdybym miał tylko te słoiki, to bym mógł bombę natworzyć, chociaż się bombami wspomagać. No, ale niestety nie mam słoików. Ja mam tylko jeden, więc wiecie, nie jest jakieś szczególnie dobre. Chociaż dobra, chwila. Nawet jeśli mogę tylko jednego mieć, to czemu nie? Zobaczymy, jak się sprawdza ta bomba w takim wypadku. Nie to chciałem. I jakie to obrażenia da? Nijakie, bo nie trafiłem oczywiście. Na całe szczęście tworzenie tutaj jest bardzo proste i tych garnków nie tracimy, więc... A właśnie, tego nie używam, to zatem z tego damy to. Ale tak... Może teraz trafię? 170! Dobra, ładne. Tak tylko będę miał okazję, to musimy naszykować więcej garnków, żeby mieć te bomby ogniste na takie właśnie sytuacje. Wow. Ponownie to chyba będzie pierwsza gra od dawien dawna, jeśli chodzi o Soulsy, w których będę aktywnie chciał korzystać z tych bomb. No bo prawda jest taka, że w innych Soulsach, w szczególności w dwójce, to raczej one służyły mi głównie do otwierania pękniętych ścian i nic więcej. Jedynce co może na góra dwóch, trzech bossach się ich stosowało. A w trójce? To chyba... Ha. Bo mam szczerze nie kojarzę, żebym w ogóle używał. I czy to jest jakaś pułapka? Halo, to... Czy jest pułapką? Uwięziony w pułapce transportowej, tak, czyli to jednak była pułapka. Ja myślałem, że wiecie, jak raz ta pułapka była, to potem się ją zamknie, otworzy się i będzie już spokój. Ale jednak nie. Więc dzięki, gro. Aby ta pułapka nie była jakaś taka zbyt niebezpieczna. Kryształowy... Seliański tunel? Też jest pułapka transportowa? Nie, tym razem mamy zwykłą i kamień grawitacyjny. Oraz odłamki kamienia grawitacyjnego. Ale do czego to służy? Zobaczymy od razu może. Żywa punkt skupienia, by wywołać grawitacyjną falę uderzeniową w kształcie wachlarza. A tutaj wybuch grawitacyjny. Nie wiem czym to jest, ale okej. Jesteśmy teraz w jakiejś... kopalni. Kategorycznie nie powinno mnie tu być, ale jak już jesteśmy, to przynajmniej jakieś fajne przygody mamy i... Kategorycznie nie możemy tu być. To miejsce... kategorycznie nie jest na nasz etap. Bijemy po 13 naszym oponentom, a nie mamy niczego lepszego. Po raz kolejny. To będę powtarzał. Super. Czyli potencjalnie teraz się gdzieś utkłem. W jakiejś lokacji. No chyba, że będzie to o tyle miło i nas normalnie wyrzuci. Proszę. Bardzo proszę. Jeśli nas wyląduje tutaj znowu, to... Tak, wiem, że dziwnie to mówię, ale jeśli znowu, no właśnie tutaj będziemy w tym miejscu, w tej lokacji, to... To będzie ciężko. Okej. No to mamy nowy cel. Uciec stąd. Najlepiej chyba niezauważonym. I dobra, przynajmniej będą jakieś emocje.
Wiecie, żeby nie było, że moje umieranie to jest takie za nudne. Jakie materiały? Pęknięty kryształ. Okej, dobra. O nie, zauważyli. Już mnie zauważyli, dobra. To skoro mnie zauważyli, to potencjalnie już po mnie? A nie potencjalnie, tylko tak naprawdę, to jeszcze mamy szansę trochę tutaj pobiegać, może poszukać czegoś, jakoś gdzieś pozbierać, co jest? Okej, złoty run 5. To tylko mi potwierdza jedno moje stwierdzenie. Ta lokacja nie jest na teraz. Jak mi zbieramy złote runy 2 wszędzie, a tu nagle 5. I kolejny zgłony. Dobra. Nie. Nie, siostra, za krótki to jest na pełen odcinek. Ale dobra, wiecie co? Ja nawet już nie dbam o to, ile run tutaj potracę. Ja chcę stąd uciec. Albo wyzbierać wszystko i uciec potem. Ale tak, nie przejmujmy się niczym, po prostu na rolkach idziemy, szukamy po prostu wszelkich jakichś takich większych, mniejszych znajdziek. Okej, okay. Już wiem jak działają przynajmniej ich te wiertło kostury. Jest? Kowalski kamień 5. Kowalski kamień 5. Jeśli mam być z wami szczery, nawet nie wiem do czego służy kamień Kowalski 5. Definitywnie nie powinno mnie tu być. No ale są te znajdźki, które chcę szukać, więc... Pewnie będziemy dokończyć na tym, że będziemy ciągle ginąć dzisiaj. No dobra. No dobra. Co chyba powinienem zacząć wycinać te ekrany wczytywania, bo tak tylko przedłużałem odcinek niepotrzebnie. A raczej będzie ich dzisiaj dosyć dużo. O nie, już mnie dziad zauważył, bo nie poczekałem na niego. Okej, jak mnie zauważył, to teraz w sumie... Nawet nie ma co czekać. Śmierć. Znowu. Ale wiecie co? Hej, mamy jakiś nowy przedmiot. Łuk runiczny. Do czego to służy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Hej, zobaczymy w sumie potem, jak już kolejny ekran wczytywania po śmierci się zakończy. Okej, no dobrze. Tak więc, oto jak działa łuk runiczny. Powiem wam szczerze, nie rozumiem z tego. Ale tak, odłamek rozbitego eldenskiego kręgu. Okej. Użycie zapewnia błogosławieństwo wyposażonego wielkiego runu. Super, ale czym jest wielki run? I gdzie go zdobyć, by go wyposażyć? Bo wiecie, nie mam żadnego. I teraz tak, jeśli nie jest wyposażany, odrzucie odłamka nie znacznie zwiększy HP. Super. Okej. Okej. Nie używamy tego. Nie chcę używać, wiecie, przynajmniej. To jest zbyt duże, jakby to nazwać... Ryzyko, że zmarnuję to, a to jest jakieś super cenne i zmarnuję to właśnie na głupoty. Dobra, można tu pozyskiwać materiały, te kamienie kowalskie 5. Będąc... procentowo szczerym, naprawdę nie wiem, do czego one służą tak w pełni. Okej, okay, odłamek błysk kamienia. Jakiś... Pij butelkę. Pij butelkę. I butelkę, i rolki do tunelu. Rolka. Dobra, rolka. Chyba jesteśmy bezpieczni przez chwilę. Ale tak, zobaczmy szybko, do czego są te kamienie kowalne 5 całe. Ojej, gdzie się tu mamy? Wzmacnienie oręża maksymalnie do plus 15. Plus 15! Jak jestem na etapie, gdzie mam dostęp do ulepszenia plus 3! Mówię wam to, ludzie, ja tu nie powinienem być. A i tak mnie tutaj wrzuciło. Chociaż wiecie co? Dobra, jest ratunek. Miejsce łaski. Chyba możemy się już stąd wyteleportować w takim wypadku. Tak, siostra, mam teraz tu łatwy dostęp i smarz gnilizny. Martus, zgadujesz coś na kształt żywicy? Tak. Możemy, mamy żywicę. Ale dobra. Na razie nie chcę z tego korzystać.
Zostawmy sobie ten jakieś cięższe momenty. A póki co... Paniało, wyjście, pokaż mi, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie to jest. I w ogóle mi się tu nie podoba. Ale dobra. Jakiś olbrzymy. Oczywiście, najlepsze, co można dać na dzień dobry po wyjściu z jakiejś tajemniczej groty. Olbrzymich wrogów. A, jeszcze plum... Nie, to nie trucizna. To coś innego. Dobra, wiecie co, nie chcę tu być. Naprawdę nie chcę tu być. Nie mogę mapy otworzyć. Okej. Okay. Nie jest dobrze. Jesteśmy gdzieś daleko, nawet nie wiadomo gdzie. Patrzcie. Stąd tam nas wrzuciło, chociaż... O, ciężko. To jak, ale dobra. Skoro już się stało, to teraz... Nie możesz odpocząć, dopóki przy jakimś nie odpoczniesz? Nie możemy podróżować do miejsc łaski, co? To co, jakiś event, czy co? Dopóki przy jakimś nie odpocznę, co? Ale dobra, wiecie co? To teraz możemy? Nie możemy. Nie możemy podróżować! Będzie na koniu wyjechać stąd i uciec w bezpieczne tereny. Okej, okay, czyli dzisiejszy odcinek to będzie powrót po prostu. Stąd do bezpiecznych terenów. I okej. Okay. To w takim razie jedź, struga. Jedź, struga, musimy znaleźć jakieś bezpieczne przejście. Tak, to jest mój koń. Bagno! Eonia! Nie, ja nie chcę. Ale dobra. Powiem wam szczerze, nie będę tutaj... się tym przejmował jakoś szczególnie. Nie walczymy z niczym, po prostu biegniemy przed siebie, widząc znajdźki je podnosimy oczywiście. Bo nie jestem w stanie odmówić znajdźkom. Ale tak to wiejmy, uciekajmy, unikajmy najlepiej. Okej, okay, miejsce łaski, miejsce łaski, miejsce łaski. Nie szczególnie tu bezpiecznie, ale tak, jesteśmy, jesteśmy. Dobra. I... Wiecie co, nawet zobaczcie, ile to potem ten, jak już będziemy w bezpiecznych terenach, takich całkowicie bezpiecznych, ile ten run poziom 5 daje. Jeśli da bardzo dużo... Okej, okay, na tych terenach nie można, przez to, że są tu jakieś... panie czy coś... Ten to dokonuje najazdu. Nie. Znowu najazd. No i nagle w tajemniczych okolicznościach to wszystko mi zaczęło truć, chociaż wcześniej nie truło. Dobra. Nawet nie musisz dokonywać najazdu. Zginę specjalnie dla ciebie. Nie ma żadnych run. Oj. A, nawet nie wiem, czy to tym razem nie był gracz. Ale okej. Okay. Stąd mogę już w końcu się teleportować? Mogę. Dobra. Mogę. To w sumie niepotrzebnie tak panikowałem. Ale dobra. Tego co widzę i tak jest już dobrze. I tak, zgodnie z obietnicą użyjemy największego runa, jakiego mamy. A nie, chwilę, już mamy 2 piątki. Może zobaczmy jeszcze popis, jak tutaj... Wewnątrz mieszkańców ziem pomiędzy tli się łaska, migotliwa niczym... Złotawy osad, okej. Okay. Kilka runów, kilka. Użyj, by zyskać runy. Hmm? Jedną piątkę użyjemy, ile to da? 1600. Powiem szczerze, że zawiodłem się. Niewiele to jest. Ale okej, okay, nie będę narzekał. Lepsze to niż nic. I dobra.
Teraz, kiedy już jesteśmy tutaj, to... Odcinka jeszcze nie będę kończył. Strasznie dużo poginęłem. Strasznie mało zrobiliśmy czegokolwiek, więc... Tym razem odcinek może być dłuższy, ale... Chcę po prostu... Więc mam być szczery, coś tutaj więcej zrobić, więc tak... Dzisiaj może nawet wejdziemy już tam, gdzie trzeba, na wątek główny. Co no, musimy teraz się uporać z tym tutaj gościem głupim. A, jeśli jeszcze kogoś też zastanawia, jaką postać chcę, jak chcę poprowadzić moją postać, jeśli chodzi o statystyki, to szczerze... tak właśnie jak już się zastanowiłem nad tym bardziej... Chyba poszedłbym na rozgrywkę pod tak zwane quality, czyli siła i dex mniej więcej na równi. Mówię mniej więcej, bo nie będę jakoś tak, wiecie, super mocno się tym zajmował, żeby w pewnym stopniu testować każdą broń, którą spotkamy. Tak, to jest jeden z powodów, po prostu chcę mieć możliwość sprawdzania broni łatwo. A druga rzecz to wiara. Zaczęliśmy tutaj z tym leczeniem i nadejściem zabójcy. I chciałbym pociągnąć to po prostu dalej. Wiecie, mieć właśnie jakieś takie fajne, może potem wzmocnienia, nie tylko uleczenia. I możliwość tego bycia cicho. No więc tak. To jest mój sposób. Wiem, że statystyki mogą być przez to znacznie niższe, bo i wiara i to, ale... Podkreślam, to nie chcę, nie będzie jakiś super zoptymalizowany build. Nie będzie może jakiś super prawidłowy też pod względem tego, co będę używał. Ktoś powie, a to jest kiepska broń na quality, a ty się z tym męczysz. Ja mam takie, okej, wiecie, ja chcę grać po swojemu. I pamiętajcie, jeśli proszę o jakieś porady, to wtedy tylko udzielajcie. Bez wyraźnej prośby, lepiej będzie chyba, jeśli tego nie zrobię. Znaczy, jeśli nie będziecie tego robić. I wytłumaczy mi ktoś, co tu się stało? Czemu gra mi to robi? Ktoś naprawdę może to wytłumaczyć, bo to jest jeszcze smutne. Czemu gra mi to robi? Dead? Wow, jak myślałem, jeszcze nie dead. Dobra, zdążyłem. Nie będę dead. Co? Ona znowu się pojawiła? I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you, if you had the metal to endure this long and arduous path. No dzięki. Your worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start. Okay. Pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Okay. Zabierz mnie tam. Let my hand rest upon you for but a moment. Okay, czyli mamy coś więcej. Twierdza okręgu gestału. Chyba w ogóle było w jakimś opisie naszych rzeczy tutaj, ta cała twierdza. Ale dobra. Achievement, twierdza okrągłego stołu. Zresztą nie widzicie ich, bo no nie wiem czemu nie widać teraz, ale okej. Twierdza okrągłego stołu to miejsce, w którym gromadzą się zmartwieńcy, zmartowieńcy, powodzeni przez łaskę. Pakt o nieagresji zakazuje walki na tej terenie. To zasada działa, gdy widoczność jest tylko na okrągłego stołu, okej. Twierdza Okrągłego Stołu znajduje się poza światem. Można się tam dostać tylko przez miejsce łaski. Można się tam dostać podróżując z mapy. Okej, okay, ale wiadomo o co chodzi. I... O, oh, wow. Wiadomość, co to jest? Dobra robota, Tetrick? Ogień. Tam też... Tu właśnie... A dobra, zacznijmy może od niego. Chciałem przeczytać wiadomość, ale okej. I'm Corin, a man of the cloth. I teach. The strength granted us by the two fingers. Dzięki Melina. To jest idealne. I wybaczcie, że tak tutaj przerywam, ale dziękuję, to jest idealne.
Elden Lord. I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Back. You do? Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Oczywiście, że tak. To będzie dla mnie zaszczyt i... Zobaczcie, co my tu mamy. Szybkie leczenie. Leczenie. Leczenie zatrucia. Magiczne fortyfikacje. Jest te fortyfikacje, okej. Okay. Odmowa. Okej, to jest chyba coś na kształt mocy i... Zapalenie. Proca płomieni. I romancje, więc... Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. O. Okej, okay. Czyli płomień tutaj jest takim jakby złym elementem w świecie. A. Dobrze. Okej. Okay. Wow. Wow. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra. Na razie nie będziemy się tutaj uczyć, ale fajnie, że mamy już jakieś opcje. Zobaczmy też, co inni będą mieli do powiedzenia. I wiecie co? Taki element chyba będzie wystarczający, żeby na tym zakończyć to wszystko. Ja też myślałem wcześniej, że właśnie będzie za mało, ale tak. Jak widzę tutaj takie rzeczy, to chyba to... Zwiedzimy sobie i na tym zakończymy wszystko. Okej, nie wiem do końca, o czym mówi, ale okej. Okay. Okej, dzięki za informację. Nie wiem jeszcze nic za bardzo, ale dobra. A tu mamy jakiegoś księcia? Tak, trochę jak jakiś taki książę. Wygląda fajna nawet zbrojka, ale dobra. You must be new here. I'm... Well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant. But fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Okay. Be sure to tell me if you meet her. She's a servant to my... She's been my companion. I've lost count of the number of times I've had to... Honestly. Okay. Czyli to jest jakiś taki mniej istotny gościu. A tu pewnie mam nauczyciela magii. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Huh. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to... Earn their keep. Remember your place, newcomer. Okej, czyli nie uczy magii. Nothing left to say. Nie uczy magii, jednak to jest tylko jakiś taki zwykły. O, wszystko pięknie, fajnie. Ale nie podoba mi się jedna rzecz. No patrzcie, wszędzie po prostu biegają tylko te wiadomości. Spamią, więc może przed następnym odcinkiem, jak już tutaj dzisiaj sobie pozwiedzamy. Będę zmuszony wyłączyć wiadomości, albo nawet gry na offline'ie. I od razu mówię, nie chodzi o to, że nie chcę inwazji czy coś, bo inwazje są moim zdaniem elementem naturalnym tego wszystkiego i są wyzwaniem, które no powinno być i tyle. Ale bardziej chodzi właśnie o wiadomości. Nie chcę po prostu widzieć co rusz takich kamieni, które są często w głupich miejscach. Ale zanim to mamy kolejnego NPC-a.
też gest. Okej, czyli nie przewita się. No właśnie, przy okazji pochodnia. Na wypadek, gdyby tu było ciemno. Zaoferuj dzwonek kulisty, kup, co? Okej, nie do końca chyba rozumiem, ale mamy handlarza porządniejszego. I tak, łuk runiczny kolejny. Nie wiem, jak to działa, więc na razie nie kupujemy, ale dobra. Biały pierścień cyfru. Wzywa pomoc łowcy podczas inwazji. Niebieski pierścień cyfru. Opowiada na prośby o wezwanie od łowców. Okej. Kamień pamięci. Zwiększa liczbę miejsc. Klucz miecza. Topór. Bułat. Rapier. Długi miecz. Sztylet. Widać, że mamy tu już właśnie, jak teraz... Jak sam to... Dałem... Dobra. Może to być marnotrawstwo, ale powiem wam szczerze, że biorę długi miecz. Bo chcę sprawdzić, czy właśnie długi miecz mnie będzie się walczyło lepiej. Póki co. Oraz też będzie kwestia tego, że może power stance długim mieczem plus szerokim mieczem będzie dało się zrobić. Tak mówię, teraz dowiedziałem się już właśnie od niektórych ludzi właśnie, że też muszą być dwie takie same bronie, jeśli chodzi o kategorie. Nie wiem, czy też dokładnie takie same pod każdym względem. No. I... dać imponujące to wszystko. Oraz właśnie prawdopodobnie spoilujące coś. Nie, że nie podoba mi się to. I tak, to jest właśnie też kolejny powód, dlaczego myślę, żeby granie na offline mogłoby być lepszą decyzją. Tam widziałem kowala, ale zanim co to... No. Zanim do niego to sprawdźmy właśnie to pomieszczenie, ten pokój i... Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Okej, pozwól się objąć. My thanks, great champion. Aha. O, przytulaniec. Tytułas, jakie to ładne. Błogosławieństwo Baldachimu. Ciekawe, co to, ale okej. Was a baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms, as often as you need. Wow. Oh. Okej. Może zobaczmy, czy jest coś o tym. Dwa punkty skupienia, by czasowo zwiększyć równowagę. Jednokrotne. Łaska towarzyszki nałożył śmierci. Ochrona ukrytej świątyni pod postacią... Ochrona ukrytej świątyni pod postacią komnaty sypialnej. Zrzeżowa, dobra. Kolek, co to miało oznaczać, to dobra. I tak, widzę tego kowala, jak już mówiłem. Ale zanim on to chce tutaj właśnie pozwiedzać, zobaczyć co, jak, gdzie. Bo jednak to mnie bardziej interesuje niż takie proste rzeczy, jak właśnie spotkanie z kowalem. Jeszcze tu jest mgła. A, nie wolno mi tam wejść po prostu. Dobra, czyli wygląda na to, że ta lokacja ma też więcej tajemnic przede mną, ukrytych. I cóż, w takim wypadku na zakończenie... Pogadamy sobie z kowalem. Let's get smithing.
mocni oręż, popiołek wojny, powielenie popiołu. A, czyli u niego mogę popioły zarzucać. A. Łańcuchy na twoich nogach? A, okej. Okay. Wzmocnij oręż. Wiecie, że nie będziemy nic robić. Popioły? Wymaga zagubionych popiołów wojny? Okej, okay, mniejsza. Sam popioły to już wiadomo jak działa. Zobaczmy jeszcze informację o łańcuchu. I tak wiem, że przedłużam, no ale cóż. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. No dobrze. Kimkolwiek jest ona, inne takie kwestie. Tak, to by było na tyle z tego wszystkiego. Na całkowite zakończenie tego... Powróćmy do jakiegoś spokojniejszego miejsca może. Dobra, niech będzie tutaj. Może gdzie indziej. Niech będzie tutaj. Z powrotem, skąd mnie przeteleportowało. I naprawdę na całkowity koniec chcę zobaczyć tylko jak wygląda moveset długiego miecza względem szerokiego. Oczywiście mówię o jednoręcznym. Tutaj tak, 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 tak. Jak i dwuręcznym. I tutaj pięcie takie. Natomiast jeśli chodzi o długi miecz, a, to samo. A, ale tu mamy przynajmniej pichnięcie. Okej, okay. A dwuręcznie? Chyba też to samo. No dobra, niemniej jednak zawsze warto było sprawdzić. Obrażenia tutaj mamy 117 plus 15, 110 plus 15, czyli szeroki miecz jest lepszy. I na zakończenie wszystkiego jeszcze sprawdzę, czy właśnie Power Sense zadziała. Z tego, co mi wiadomo, bierze się dwie broni tego samego typu. I tak, nic więcej nie trzeba robić, proszę. Dobra. W takim wypadku powiem wam tyle, no. Jakikolwiek sukces odnieśliśmy. Przy czym tak, chciałbym mieć teraz długi miecz w głównej ręce, bo wydaje się być dłuższy. I tak. A, w ogóle jakiś efekt mam. A. Dobra, ten efekt drugi, tę czerwoną kropkę możecie mi przetłumaczyć. A ja cóż, z dwoma ostrzami, których prawdopodobnie będziemy używać przez jakiś czas rozgrywki. Ja z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I tak, w następnym, póki nie będę miał statystyk jeszcze tego estoka, to tak się pobawimy dwoma mieczykami. I tak, to by było na tyle. Trzymajcie się, no i hej, hej!